pomocą dorosłego naucz się wykonywać ten fantastyczny przedmiot. Najmilszymi pamiątkami z wycieczki są zrobione przez nas zdjęcia. Dzisiaj nauczymy się, jak zrobić zabawkowy aparat podobny do aparatu Twoich rodziców. Zobaczmy, co będzie potrzebne. Puste pudełko po chusteczkach, nasadki butelek po szamponie i płynie do kąpieli, korek od plastikowej butelki, stary krawat lub kolorowe wstążki, klej PVA, kolorowe markery, kawałek kolorowej kartki. Umieść nasadkę butelki po płynie do kąpieli w otworze pudełka. To będzie nasz obiektyw. Zamocuj go za pomocą taśmy klejącej. Na górze po lewej stronie przyklejamy nasadkę butelki po szamponie. To będzie nasz flash. Po prawej stronie mocujemy plastikową nakrętkę. Wygląda jak przycisk na aparacie, prawda? Teraz przyklejamy dwa kawałki kolorowego papieru po bokach kamery i dorysowujemy szczegóły. Zrobiliśmy dwa otwory po bokach pudełka i przekładamy przez nie krawat lub dość gruby sznurek. Dzięki temu będziemy mogli nosić aparat wokół szyi. Oto nasz aparat. Taki jak mamy i taty. Udanej wycieczki!